Witam was, jestem Nax. Słuchajcie, to jest pierwszy odcinek z Anorak 1800. Gramy na nową grę oczywiście od pisał, co to jest? Co to jest? Nie wiem. Dobra, zaczniemy sobie z grę. Ja już nie będę do nic tłumaczył, robiłem chyba już 5 wstępów, bo chciałem spróbować nagrać się jakoś w miarę płynnie. Ja mam bardzo słaby komputer, jak nie wiem, czy wiecie, ten główny tutaj. Mogłem to na laptopie niby nagrywać, ale już nagrałem na tym głównym. I mi ta gra tak sobie chodzi, więc spróbuję coś sobie nagrać z niej. Jest to mój pierwszy kontakt z tą grą. Dobra, proszę mi. Dobra, co pierwsze zauważam, nie ma zasięgu. Mogę budować. Tak, mogę budować wszędzie. Tu są jakieś rzeczy. Czyli zrezygnowali z marketplace'ów, które rozszerzały nam zasięg. Tych w ogóle jakoś głupio to wygląda. Ship menu. Dobra, rozumiem. Czyli jest takie kategoria podzielona. To jest co? Building sorting. A, tak też można zrobić. Dobra, podoba mi się to. Ale nie da się spauzować gry, to mi się nie podoba. P. Game pause. A, taki sposób jest pauzy. Dobra. Budujmy coś, bo tracimy pieniądze niepotrzebnie. Pierwsza rzecz, które... Co to jest? Okej. Game saved. Dobra, podświetla nam ulice, które są w zasięgu. Tego nie było nigdy. Czyli... To działa tak. Słuchajcie, już... To też działa. Okej. Ciekawe. Spokojnie. A grałem już fanowie, wiecie, milion razy, więc... Ja to w miarę... Nie wymagają ryb? Jakieś głupie strasznie. Grałem w Anno, słuchajcie, kilka razy, więc to wszystkie... Chciałem powiedzieć, że w kilka części. Więc nie powinienem mieć problemu z odnalezieniem się w tej grze. Nie wiem, czy dobrze tyle budynków robię. Mam tutaj gdzieś, tu mam minerały, timber. Steel beam. W ogóle zmienili minerały. Co to jest w ogóle? Szczęście. Co to jest? A, co są te poziomy. Dobra, dobra. To było, tylko że to nie było nigdzie wyświetlane kiedyś. Dobra, nie słyszycie tej ładnej muzyczki, więc... Restart game tablice. A, bo tam detale zmieniałem jakieś, się nie pozmieniały. Dobra, teraz powinniście słyszeć już wszystko, co jest w grze. Chyba nawet za głośno, ale dobra, niech będzie. Najwyżej coś tam... A muzyka bardzo cicho jest, no naprawdę. Ja ją ledwo słyszę. W tym momencie. Okej, okay, i co, możemy teraz, nie... 50 musi być. To ile tych budynków mam robić? Oni potrzebują tych magazynów, czy nie? Nie. Jedzenia potrzebują, dobra. To robimy sobie stacje nasze rybackie. Jakieś takie większe te. Te rybackie tutaj rzeczy są. Kurde, ciekawe. Dawno nie grałem, fano. Co to? A, są skróty, tak? Czy takie? Tak, są skróty. Dobra. Czyli więcej domków trzeba. Dobra, nie mam już czegoś, drewna nie mam. Okej. Nie wiem, co oznacza ten timer, tak szczerze, ale dobra. Ach, to są... Oni plantują? Ci pro... Okej, jakoś dziwnie to działa. I to tartak jakiś powstaje.
Nie wiem, czy dobrze wymierzyłem. Raz, dwa, nie wymierzyłem dobrze. Dobra, ale wuj. Ty patrzcie. Są zakolejkowane budowle. O, to wiecie, to jest dobre. To jest dobre. Wylecz. O, panie, dobra. A nie, nie mogę. Sznaps. Potato farm. A może być potato na tym? Czy nie? Gdzieś jest coś, cokolwiek? Cokolwiek, halo, ale ja nie mogę się w tej grze odnaleźć. Jest multiplayer, nie? Ta, ping 999, nieźle. Gdzie to jest? Nie widać. A tu jest coś, patrzcie. Dobra. Tak, może być po tej to. Dobra, ja ślepy jestem, nie? Mała mapa jest chyba. W ogóle zaczynamy od razu. To jest smutne, bo w poprzednich częściach przesunę. Nie, nie przesunę. Nie przesunę kamerki, bo mi tutaj. Tu i tak nie ma nic ważnego, więc. Blueprint mode. Dobra. Missing guts. Some missing. Czemu ta gościuwa jest wszędzie? Dziwne jest, że narzędzi nie potrzebujemy. Nie ma tych podstawowych surowców w tej części. Co to jest? Nie wiem, no building has been... O, panie. Fire station. Ciekawe, że to będą pożary często. Wolno to drewno leci. Zapomniałem o tym drewnie na początku. No dobra. Widzę już, co chodzi z tymi procentami. To dobrze, że to zrobili w sumie. Wiecie, skoro nie ma limitu, tą odległość mogę sobie budować, nie? Ile chcę. Nie, ile potrzebuję tych do jednego tartaku, tych drewutni, ale no. Jak to się zbuduje? Blueprint mode. Musi być drewno dostarczone, idzie? Oni nie mają taczek, tylko chodzą tak normalnie. Okej. To jest mały magazyn. Jak to jest mały magazyn, to ja nie wiem, jak duży wygląda. Gdzie mogę sprawdzić jakieś surowce? Powinien kliknąć tak jak zawsze. Dobra, tak jak zawsze. To pokazuje, że greatly increasing. Dobra, czyli to oznacza, że zrośnie. Ej, to mi się podoba. To mi się podoba. Oj, sorry. Że pokazuje gra, że rośnie jakiś surowiec. To jest na plus, on plus. Jestem ciekawy, jak w ogóle ten materiał wygląda, słuchajcie, on niby jest Full HD 60 klatek, ale tu... Widzicie ten licznik? Nie widzicie, ale nie ma cały czas 60 klatek. Jeszcze kolejna sprawa jest taka, że w cholernie niskim bitrate'cie nagrałem wszystkim, więc staram się trzymać statycznie kamerę, żeby to jakoś nie pikselizowało za bardzo, nie? W tym momencie. Zresztą to jest dość statyczna gra, jeśli chodzi o kamerę. Tu jest co potrzebne? Drewna dwa, dobra. Jedno dostarczone. Jestem, zobaczcie, czy to się wykona samo, nie? Zobaczymy. O, idzie. 5 drewna. Ty, fajne. Podoba mi się to. No co jest, ty, gościu? I co? O, dostarczył. Jezu, to chwilę trwał ten rozładunek. Wybuduje się? Dobra, to widzę, o co chodzi. Się nie wybuduje. Ale to dobrze w sumie, że się tak nie buduje. Znaczy... Pewnie się gdzieś klika, nie? Żeby się wybudowały wszystkie rzeczy, które były na blueprincie, nie? Dobra, ale to i tak jest niepotrzebne. Dobra. To w ogóle sobie przydłużę.
To źle stoi. Mogę to usunąć bez straty chyba, nie? Tak. Bo gramy na easy. Mogę usuwać bez straty. Dobra, to jest spoko. Tutaj. Bo tu będzie droga. I blueprintami sobie zaznaczę. Shiftem pewnie, nie? Ale żeby shiftem to było. A, zrobiło się. Dobra, trudno. Jest zasięg? Jest, dobrze. Duży ma to zasięg. Tak, bo słuchajcie, ja robię tak. Ja robię zawsze budowlę tak i tutaj jeszcze będą i będzie takie coś, nie? A tutaj będą budowle usługowe, żeby one mają zasięg w kółku takim, chociaż w tej części chyba jakoś dziwnie to wygląda i ma mi sens. A, dobra. To nie. To grałem w któreś Anno i tak było. Już wtedy coś takiego tam było. A, to ciekawe w sumie. Dobra, czyli tak działa ship ten. Bo ja jeszcze przyzwyczajenia z tego starszego Anno mam, że to w ogóle inaczej działa. Że to w takim kółku działa, wiecie, nie? Tak jak te chaty tutaj. Zresztą tak jak jest pokazane w ogóle tutaj. To w sumie może stać obok siebie, nie? Tylko po prostu muszę zbudować te pola w innych miejscach. Tu nawet jedne jeszcze mogą. Wszystko obok siebie mogło być. Dobra, trudno. Nie wiem, czy to nie jest za dużo. Czy jakiś magazyn przydał tak szczerze, bo czuję, że to będzie za daleko. 10 drewna, o jest, dobra. No space left here, dobra, czyli dupa, dobra, rozumiem już o co chodzi. Czy będzie magazyny budować? To będzie długo trwało ta dostawa. Dobrze. Trzeba będzie magazyn tu zrobić. Tu droga. Tu droga. Tutaj. Patrzcie, jak wymierzyłem droga. Trochę jak bot buduje, nie? Ale już tyle w te części grałem, że to jest nierówno tylko. Że no widać, że po prostu paba. Co oni chcą? To oni ciuchów są, nie chcą paba. Atrakcyjność zwiększa, ta. Dobra, czekamy 10 tych, nie? Ty jedzie. Tego. Tu dziś pieprz na magazyn. Dostarczą to drewno? Tu jedzie pewnie drewno, nie? Tu takie drewno jedzie. Tartaki to? To więcej trzeba tartaków zrobić. Dobra, to drugi tutaj trzepnę. Trzeba zwiększyć produkcję drewna. Tu idzie drewno? Tu jest puste. O Jezus, debil. On jedzie po drewno tutaj teraz. Po te nieprzerobione. Dobra, ale już dostarczy, więc... O jest, dobrze. Magazyn. Rozumiem. Dobra. Będzie spoko. To jedzie gdzie? O, tutaj instantowo. Ej, dobre. Słuchajcie, zobaczył, że zbudowałem magazyn i od razu zamiast jechać już tutaj, to pojechał tutaj. Dobra. A tutaj ciuchy jadą, czy co? Tutaj... Te ciuchy to się też wolno coś robią. Dobra, podoba mi się to. Spoko działają te systemy w tej grze. W ogóle income mam straszliwy, niski. Będzie trzeba upgrade. Zaraz upgrade będę robił, nie? Z drewna się robi pierwszy upgrade. Ale tak na początku jest, że income jest bardzo niski. Ale mrugam strasznie. Zawsze jak let's playa nagrywam, to mrugam strasznie. Dobra, to tak. To trzeba zbudować te domki, bo to... Income mamy tragiczne. Trzeba zwiększyć liczbę ludzi, żeby w ogóle mieć lepsze. Tu jeszcze trzeba zabudować. Tu chyba już te. Co to droga jest? Chyba jest postawiona droga.
W ogóle bym coś tu research ten odkrywał. O panie, ty! A co to jest? Weapony? Stop, 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 stop. Co do chu? No, no, no. Niepotrzebne ci, chyba że chcesz drugą wyspę. Nie chcę przy drugiej wyspy. Nie wiem, czy dojdziemy do drugiej wyspy, słuchajcie. Odcinki będą 20-minutowe gdzieś tak. Za dużo. Okej. Missing satisfaction 2%. Czy to jest większy satisfaction? Jaki to ma zasięg cholerny? Nieźle. To zwiększa satisfaction. To zwiększa satisfaction, dobra. Mogę powoli upgrade robić gdzieś. Gdzieś pewnie będę mógł już. Jeszcze nie, muszę się wprowadzić do końca. Szczęście. Polucja ma... O mój Boże, co to jest? Dobra. Game saved. Podoba mi się. Ten lektor był dawno temu już chyba w Anno. Tak kojarzę. Dobra. Workforce! Pierdziel, że nie mogę za dużo budynków budować, bo będzie ich... O mój Boże. Change production rate affects... Czyli mogę zwie... O jest, Maria. O, mogę upgrade robić. A mogę jakieś automatycznie? Wiecie czemu to robię? Bo pieniądze. Pork City. Workers. O panie. Szybki ten upgrade był. Dobra, no, no. Blisko. Chyba więcej domków trzeba. Drewno tu strasznie wolno idzie. Drogi są tragiczne. Trzeba by drogi lepsze porobić. Dobra, trzeba się rozejrzeć po wyspie teraz. Wie co tu się dzieje. O mój Boże, czyli do takich prac zwykłych nie mogą pracować inni niż farmersi. Czyli muszę mieć farmersów więcej. O mój Boże, dobra, to wszystko ma sens. Ej, to będą musiał dzielnice porobić, bo farmersi nie potrzebują za dużo. I to jest sarambista sprawa w takim razie w tej grze. Pochwalam twórców, bo mogę zrobić na przykład coś takiego. Ej, zarąbiste to jest. Bo farmersi dużo nie potrzebują, nie? Jak widzicie, to potrzebują. Więc właściwie stawiam market, który drogi jest dość. Nie no, to gdzieś w lepszym miejscu trzeba. Gdzieś jest otwarta przestrzeń. Bo ja coś czuję, żeby do tych farmersów potrzebował w cholerę jeszcze więcej. No dlatego nie ma auto ulepszania. Czyli to nie można zrobić, słuchajcie, wyspy, która ma na maksa ulepszone wszystko. Zawsze czegoś będzie brakować. Ty, ale ten marketplace to ma niezły zasięg, a nie dobra, to się zmniejszył. Czyli stawiamy marketplace'a. Kurde, walimy domki. Okej. What brings you here, master?
Patrzcie, ile mamy drewna. Wiem, może przesadzam, ale tak trzeba. I teraz mamy worker, ten force. I co ci workerzy mogą robić? Mogą drewno jakieś też wydobywać, czy nie? Masters of the improve Nerbit productivity. Tu. Tutaj zrobię milion budyneczków jakiś, nie, do czegoś, postawię to. Zarąbiste. Dobra, więcej ludzi trzeba. Więcej farmerów. Tu będzie dzielnica farmerów. Dobra, tu już będzie lepsza dzielnica w takim razie. To będzie trzeba pobrajdować potem. Ciekawe. Dobra. 22 minuta, 20, prawie 22, więc chcecie zakończyć sobie ten odcinek i zapraszam was do kolejnego. W ogóle możemy sobie grę przyspieszyć, sobie to zrobimy pewnie potem. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.